Kafelki w łazience są tak położone, że aż mi się w głowie kręci. O umywalce już nie wspomnę. Kosa, jesteś za to odpowiedzialny. Ja w tej kwestii nawet palcem nie kiwnąłem. No to zdążyłem zauważyć. Jutro wszystko ma być równo. Macie wszystko wyrównać i położyć jeszcze raz. A szef z aresztu uciekł? Co ty, Marcinek? Nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Kosa! Co ty, Marcinek, nie kumasz? Czy to proste jest, no? Nic tam nie ma. Tu akurat szefem bym polemizował. Nie, ja nic nie kumam. Oj, Marcinek, żona szefa jest w ciąży, tak? Libido skacze i różne szalone pomysły do głowy przychodzą. Ja coś o tym wiem, bo sam mam dwójkę dzieci. Kosa! Czyli co, jak masz żonę, to trzeba coś takiego nosić? No, zgubiłem kluczyk. No człowieku, no zgubiłem kluczyk, ha, ha, ha. No zgubiłem kluczyk i co? No i co, i co? Czemu szef od razu nie przyszedł do wujka Kosy, co? Kosa. Dobra, dobra, nie wierzgać tą rączką, tak? O. Czy ty gwoździem byś to otwierał? Tak, gwoździem. O, teraz trzeba podważyć, przekręcić. O, no ty skup. Proszę, i szef może się bawić. Oddaj rodzicom. Moim rodzicom? Swoim. Ania, pożycz od twojej mamy. Pozdrów. Widzisz, młody? A ty myślałeś, że cię w kapuście znaleźli, co? Do roboty, do roboty.